Cześć, jestem Marta, a Wy jesteście na kanale Healthy Lifestyle i zapraszam Was dzisiaj na drugą część 50 faktów o mnie, czyli zaczynamy od 26 punktu. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, no to proszę się cofnąć do filmiku, żebyście mieli wszystko spójnie. Ja co prawda i tak tego nie układałam jakoś chronologicznie i logicznie, no ale warto wiedzieć wszystko. 26 fakt o mnie. Brałam kilka lat temu udział w zawodach Bikini Fitness, i na 12 uczestniczek wtedy w mojej kategorii zajęłam 4 miejsce, co uważam za ogromny sukces, ponieważ do wszystkiego przygotowywałam się sama. Sama robiłam sobie trening, sama dbałam o swoją dietę, pilnowałam wszystkiego, nawodnienia, badań itd. W dniu zawodów sama wykonałam włosy, sama wykonałam makijaż, sama dobrałam sobie buty, biżuterię i sama szyłam sobie kostium, który był przepiękny, kobaltowy, no i wiadomo, wyszyty tymi kryształkami takimi a la Swarowski, no ale to nie był Swarowski, bo no, takie są wytyczne, trzeba się tam błyszczeć i są tam bardzo silne lampy, które gdzieś tam też uwydatniają mięśnie, ale może nagram Wam kiedyś taki filmik z tą historią. Uwielbiam góry, za to nie przepadam za leżeniem plackiem nad morzem, na plaży. Jak byłam we Włoszech i mieliśmy takie momenty, no tam było bardzo, mieliśmy hotel bardzo blisko plaży, i jak wychodziliśmy na plażę, no to ja wolałam po niej spacerować niż leżeć i bardzo nudny był dla mnie ten widok, że ciągle woda, piasek, woda, piasek, woda, piasek. Wolę zdecydowanie góry, chodzenie po górach, zwiedzanie, oglądanie tych górskich chatek, które są takie przepiękne. Mimo że góry kojarzą się z zimą i z zimnem, to te chatki powodują, że ja się czuję tak ciepło, przytulnie. Góry są cudowne, zdecydowanie wolę je bardziej niż morze. Kiedyś bardzo dużo grałam na konsolach, teraz jestem raczej osobą, która woli patrzeć, jak ktoś gra. Nie wiem, być może to dlatego, że miałam jakąś tam przerwę i moje zdolności manualne, żeby wszystko zrobić gdzieś tam na czas w tych różnych grach, są zbyt niskie, żeby po prostu nie grać w jedną grę przez kilka lat i nie móc i tak czegoś przejść, ale kiedyś bardzo to lubiłam i no teraz tak raczej sporadycznie, jak narzeczony chce, żebym z nim zagrała gdzieś tam w FIFA czy właśnie w NBA, no to jakieś takie rzeczy. Mam gdzieś tam różne gry wyścigowe, bo lubię ściganki i jakieś takie, wiecie, moje sentymenty z dzieciństwa, czyli Spyro, ale już tak, żeby usiąść i grać w jakąś taką grę, tak jak kiedyś potrafiłam sobie grać w GTA i w różne bardziej rozwinięte fabularnie gry, to teraz już nie. 29 fakt o mnie. Jestem bardzo dobra w szachy. Ja w gimnazjum byłam w klasie matematyczno-informatycznej i mieliśmy, wtedy to było chyba tak, że to był obowiązek, że jeśli klasa jest matematyczna, to musiała mieć w swoim planie lekcji obowiązkowo szachy. No i my mieliśmy obowiązkowo szachy, uwielbiałam w nie grać i do dzisiaj uwielbiam w nie grać. 30 fakt o mnie. Możecie prychnąć śmiechem, patrząc na to, że byłam w klasie matematyczno-informatycznej, a później w technikum ekonomicznym, gdzie było bardzo dużo matematyki, a później skończyłam informatykę, która ma przez swoje wszystkie semestry pierdyliard matematyki. Nie umiem matmy. Totalnie. Umiem jakieś podstawy i zdawałam tak na dwójki i na minimalne, no później to już trzeba było mieć trójki na studiach. Zdawałam tak, żeby tylko zdać. Nie ogarniam matematyki. 31 fakt w tym kontekście może wydawać Wam się ciekawy, bo mimo że nie umiem tej matematyki, to nie jestem jakoś tam typowym humanem. Nie mam raczej tak, że jestem humanem albo bardziej ścisłowcem, bo uwielbiałam fizykę, biologię, chemię. No, lubiłam też te przedmioty właśnie humanistyczne. Także nie można o mnie powiedzieć, że jestem albo, bo gdzieś tam z jednej i z drugiej dziedziny odnajdywałam się w przedmiotach dobrze. No a fizykę to już w ogóle bardzo uwielbiałam. I nauczyciel w technikum od matematyki był tym samym nauczycielem, który uczył nas właśnie fizyki. I on się dziwił, że ja z matmy, on może do mnie mówić, a ja mam w głowie tylko ćwierkanie ptaszków. A z fizyki cały materiał na piąteczki przez wszystkie lata. No i bardzo lubię i chętnie wracam do jakichś tam fizycznych zagadnień. 32 fakt o mnie. Nienawidziłam w szkole WF-u. Już Wam o tym opowiadałam.
Dla mnie to jest bez sensu, że głównie grało się w siatkówkę, bo się nauczycielom nie chciało zwijać tej siatki między klasami. Wiecie, była wcześniej jakaś klasa, grali w siatkówkę, no i następna już wiadomo było, że też będzie grała w siatkę, bo nie chciało się nikomu zmieniać. A jak były dwie klasy, to nigdy nie byliśmy na dużej sali, tylko pchali nas na małą i robiliśmy też jakieś bzdurne rzeczy, które w ogóle mnie nie interesowały. Także bardzo nie lubiłam. No i miałam zwolnienie przez jakiś czas z WF-u i bardzo unikałam. Gdzieś tam się doczłapywałam na czwórkę i piątkę, mimo wszystko, ale nie chciałam. Bardzo nie chciałam chodzić na WF. 33 fakt o mnie. Bardzo lubię czystość i uwielbiam, jak wszystko jest na swoim miejscu. Ja bardzo długo byłam wręcz niezdrowo pedantyczna, bo przy mnie na stole nawet muszą leżeć rzeczy równiutko od linijki, bo jak ktoś coś przestawi, to ja potrafię się zezłościć, nie krzyczeć na niego, tylko w środku w sobie się zezłościć i wziąć to tak ostentacyjnie ze stołu i przestawić je w taki, no w takie miejsce, w takim kierunku, w jakim ma stać. No, także to już jest choroba, ale bardzo lubię, jak jest czysto. Dbam o to, żeby przede wszystkim zawsze mieć czystą łazienkę i kuchnię, no bo w łazience się spędza dużo czasu i tam też jest dużo bakterii, a w kuchni się je, więc też nie chcę mieć tam syfu. Resztę, żeby nie było, nie traktuję wszystkiego dookoła po macoszemu, bo mam wszędzie czysto, ale do łazienki i do kuchni zawsze przykładam największą uwagę. 34 fakt o mnie. W mojej szafie układam wszystko fasonami, kolorami, wzorami, porami roku. Pięknie to wygląda w garderobie, ale jest to jakaś choroba. I 35, również garderobiany fakt, nienawidzę prasować. Jednocześnie lubię, jak mam ubrania proste, ładne i schludne, dlatego teraz już z perspektywy czasu, jak chodzę gdzieś na lumpy, czy do sieciówek na zakupy, czy do jakiegokolwiek innego sklepu, to staram się najpierw dotknąć ten materiał, żeby zobaczyć, czy on się pogniecie. Jak się pogniecie, to no musiałoby mnie to tak chwycić za serce mocno, żebym to kupiła, bo raczej już teraz unikam, żeby po prostu jak najmniej prasować. Kiedyś myślałam, że moją ulubioną porą roku jest lato i długo powtarzałam, że moją ulubioną porą jest lato. Ja bardzo lubię upały, bardzo lubię, jak jest ciepło, ale moimi ulubionymi porami roku zdecydowanie jest jesień i wiosna, a to dlatego, że no latem po prostu jest ciepło. Zimą po prostu jest zimno, no i jest gdzieś tam ten śnieg, ale nie ma jakoś takiego zachwytu z mojej strony. Ale jesienią, szczególnie, że ta jesień do końca października była przepiękna, złota, kolorowa, taka ciepła, a wiosną wszystko kwitnie, też jest wszystko kolorowe i piękne, dlatego no, lubię po prostu te dwie pory roku. Miałam kiedyś dredy i 23 kolczyki na całym ciele. 38 fakt o mnie. Jestem osobą, której zapytasz, wolisz słodkie czy słone, a ja powiem, nie wiem. Nie umiem wybrać, czy wolę słodkie czy słone, bo no jak jem coś słodkiego, to później mam zazwyczaj ochotę na coś słonego, a jak jem coś słonego, to zazwyczaj później mam ochotę na coś słodkiego i to się u mnie tak równoważy. Więc wiecie, to niekoniecznie chodzi mi o słodycze i chipsiki, a o to, że no jak mam ochotę na coś słonego i zjem powiedzmy już te chipsy, no to później nie muszę zjeść czekolady, ale napić się na przykład herbaty z cukrem, żeby sobie zrównoważyć. Albo żeby zjeść owsiankę, albo wypić kakao, albo zrobić sobie płatki z mlekiem. Muszę się tak równoważyć. Po prostu no balans, wszędzie balans. Jak byłam mała, nie jadłam pomidorów, za to uwielbiałam ketchup i uwielbiałam barszcz, a nie jadłam buraków. I mówiłam, że nie lubię pomidorów i nie lubię buraków, mimo że nawet ich wtedy, pamiętam, nie spróbowałam. Teraz uwielbiam wszystkie warzywa. Nie lubię brukselki, ale jak mi ktoś ją da, to też zjem. To nie tak, że nie zjem, ale to jest najmniej moje ulubione warzywo, brukselka. A jeśli chodzi o buraki i pomidory, nie mam w tym momencie żadnych obiekcji. Mogę jeść i jeść i jeść. 40 fakt o mnie, również jedzeniowy. Mam sezonowy napad jedzenia rzodkiewek. Gdzieś tak raz do roku jest taki czas, że muszę zjeść przez miesiąc, 3 tygodnie, codziennie ze 2-3 pęczki rzodkiewek, dzień w dzień, bo inaczej jestem zła. Wpadam w takie uzależnienie od rzodkiewek. No, ze wszystkich uzależnień na świecie to akurat wybrałam sobie takie optymalne. Gdzieś tam później poczytałam, że rzodkiewki mają troszeczkę tego żelaza, więc powiązałam to też z tym, że mam tę silną ochotę na rzodkiewki, gdy spada mi hemoglobina. Bo jak też wiecie, jestem anemiczką,
czego w sumie tu nie zawarłam w tych 50 faktach. Jestem anemiczką, no i potrafi mi się czasem nie dopilnować wszystko w diecie. Mimo że jestem dietetykiem, to też jestem tylko człowiekiem, no i jak mam dużo stresu i dużo pracy, to bywa tak, że nie dopilnuję tego żelaza. Więc gdzieś tam spada mi hemoglobina wtedy i mam taki napad na rzodkiewki. Na szczęście to się zdarza, tak mówię, raz do roku, a później mam już taką niechęć. Gdzieś tam unormuję sobie wszystko i jest wtedy ok. 41 fakt o mnie. Uwielbiam telefony Motorola. Moim pierwszym telefonem jako dziecko była Motorola, jeszcze taka z niebiesko-czarnym wyświetlaczem. Nie była taka czarno-biała, tylko miała niebieski wyświetlacz. Później miałam tego pierwszego Razra, to był chyba 2002 albo 2004 rok, tego składanego pierwszego Razra. No i teraz od 3 telefonów również mam Motorola, bo miałam Moto X Play, później miałam Moto One Vision, które nadal działa i teraz mam Motorola Edge 30 Ultra, którą polecam bardzo, bardzo mocno. 42 fakt o mnie, mam alergię na roztocza i atopowe zapalenie skóry, które objawia się u mnie silniej najczęściej, gdy jest zimno i sucho, bo wtedy gdzieś tam ta skóra mi się bardziej wysusza i wtedy po niej widać, że robi mi się gdzieś tam ta atopia. A jeśli chodzi o alergię na roztocza, ona pojawiła się u mnie jakieś 2-3 lata temu, jak tak teraz o tym myślę. I no, czasem jest grubo. Czasem są dni, w których boli mnie nos, bo nie mogę oderwać się od chusteczek. Ale czasem mam takie okresy wyciszenia, gdzie nic mi się nie dzieje. Teraz na przykład mam od 2 tygodni permanentny katar, który budzi mnie w nocy. Muszę sobie w nocy wysmarkać nos. Później rano jak wstanę, a później jest już ok. Także tak wygląda moja alergia na ten moment. 43 fakt o mnie. Uwielbiam malować ściany i uwielbiam remonty. Ja większość ścian, większość, niedługo będzie wszystkie. Wszystkie ściany w moim domu pomalowałam sama tymi rękoma i bardzo nie lubię, gdy ktoś mi pomaga, bo ja lubię sobie równiutko odciąć. Jak widzę, że coś mi się nie zgadza, że coś jest krzywo, to biorę w ogóle taki malutki pędzelek i wszystko robię, żeby było równo. Już możecie dzwonić po psychiatrę, bo połączyliście wątki i okazało się, że mam bardzo silne natręctwa. No ale cicho, zostawmy to w sekrecie. Bardzo lubię malować ściany i często mam tak, że ciężko jest mi się zebrać, ale gdy już wykonam ten pierwszy krok, to u mnie to jest chwila, moment i pomalowane ściany. Jeśli byście chcieli kogoś wynająć i dobrze płacicie, to ja bardzo chętnie. Kocham zwierzęta, mam kota Maćka, który ma 8 lat, jednak bardzo marzy mi się pies. Wiem, że mój kot nie toleruje innych zwierząt, nie lubi, po prostu. On jest kotem, który potrzebuje spokoju, a ja chciałabym pieska wychować od szczeniaka. Szczeniak by go zaczepiał, więc po prostu poczekam jeszcze parę lat na ten inny moment, żeby móc mieć kota i psa naraz. Ale na razie niech mój kot żyje sobie. Mój aktualny kot niech żyje długo, szczęśliwie i zdrowo. Uwielbiam się malować, ale jak już zdążyliście zauważyć, nie umiem. No i co mi zrobicie? Podobno śpiewać każdy może, no to i malować się może każdy. 46 fakt o mnie i znów zbliżamy się do końca. W szkole i w gimnazjum i w technikum śpiewałam w zespole szkolnym. W technikum śpiewałam także w gospelu. Jestem altem i bardzo żałuję, że tego nie ćwiczyłam, bo myślę, że mogłabym mieć naprawdę fajny głos teraz. Ale no niby nigdy nie jest za późno i teraz mogę to ćwiczyć. Ale nie jest to jakąś moją główną ambicją. Może kiedyś. Umiem grać na gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej oraz na harmonijce. Kiedyś przechodziło mi przez głowę, żeby może się zacząć uczyć grać na perkusji, ale no wiedziałam, że jak postawię w domu perkusję, to mnie wyrzucą z domu. No właśnie, jeszcze w sumie z tej instrumentowej przygody. Pamiętam, że jakiś czas grałam na dżembe, tych takich djembe, na tych takich bębnach afrykańskich i to jest super, ale to w sumie nie jest trudne. Także gdzieś tam nie uwzględniam tego w jakąś super umiejętność, ale też jest to jakaś ciekawostka o mnie. 48 fakt o mnie. Kocham rock, metal, punk, reggae, różne wszystkie pochodne, ale na co dzień teraz aktualnie słucham naprawdę przeróżnej muzyki. Uwielbiam mocne brzmienia i one dodają mi energii. Lubię sobie czasem tak się po prostu odmurzyć,
ale teraz słucham w zasadzie różnej muzyki, w zależności od tego, co wpadnie mi w ucho. Czasem wpadnie mi w ucho coś z radia, czasem odtworzy mi się coś losowo na Spotify'u, co mi się polubi, co mi się spodoba, nie umiem się wysłowić już pod koniec. Także tak, słucham teraz różnej muzyki, ale z sentymentem wracam do tych czasów, gdy słuchałam tylko tych mocnych brzmień i reggae. 49 fakt o mnie pod koniec podstawówki. Byłam emo, no ale wiecie, to nie było tak, że się cięłam i byłam ciągle smutna, ale nosiłam takie ubrania, miałam taką fryzurę, wiecie, te grzywki w ogóle zbierane gdzieś stąd, to był hit i pryskane lakierem nie wiadomo w jak dużych ilościach, żeby tylko były sztywne i się tak trzymały. To były też czasy, gdy Tokyo Hotel tak królowało i Killer Place. Ja w ogóle do dziś mam ich płyty i bardzo, bardzo lubię i bardzo też z sentymentem wspominam tamten czas. No wiecie, tak ogólnie jeśli chodzi o subkulturę emo, no to nie było u mnie tak ideowe jak z założenia emo, ale gdzieś tam chodzi o sam styl ubioru. 50. i ostatni fakt o mnie. Po tym etapie emo ja się praktycznie cały czas ubierałam na czarno, na ciemno, gdzieś tam punkowo, miałam po dreadach, miałam też wygolone boki, miałam przeróżne fryzury, różne kolory na głowach, nosiłam glany, łańcuchy, szelki czerwone, agrafki w uszach. Pięknym miksem byłam. I wiecie co, również świetnie wspominam te czasy. To było fajne i trzeba się było tak wyszaleć. Chryńska się pyta, czy warto było szaleć tak. Warto było. Fajnie. Dzięki temu poznałam mojego partnera, bo poznaliśmy się na Woodstocku. Zwiedziłam dużo festiwali, byłam na setkach, jak nie na tysiącach koncertów. Usłyszałam dużo gwiazd, o których długo marzyłam, żeby je usłyszeć. Rockowe, metalowe, punkowe i też reggae. Poznałam niesamowitych ludzi i zostanie to w moich wspomnieniach i dobrze, że zostanie. Także czasem sobie jeszcze myślę, czy może nie zrobić jeszcze dreada. Teraz jak już mam takie długie włosy, bo wcześniej ja te dready miałam tak, później sobie je przedłużyłam tak gdzieś do ramion, później je sobie przedłużyłam, no ale to były jednak sztuczne włosy, więc to nie było to samo, jak one były przedłużone. Zawsze chciałam mieć swoje naturalne, ale gdzieś nie dotrwałam do tego, żeby... Po prostu było mi bardzo ciężko. Po umyciu głowy to jest jednak kilka kilogramów. To na kręgosłup też źle wpływa. I ciężko to wysuszyć. Ale no, czasem sobie myślę, czy jeszcze tak nie zaszaleć rockowo, punkowo, albo no właśnie reggae. Ale trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć, kiedy ze sceny zejść, nie? Teraz zostawiam te różne eksperymenty dla aktualnej młodzieży. No i co? Mam nadzieję, że bardzo dobrze bawiliście się ze mną przez te 50 faktów. W opisie znajdziecie linki do moich społecznościówek. Możecie napisać też coś o sobie, kliknąć kciuka w górę lub w dół. No zależy, czy się Wam podobało, czy nie. Subskrybować kanał i w ogóle zrobić tutaj, co chcecie, byleby mi kanału nie zdjęli. A ja tymczasem się z Wami żegnam, ale zanim się pożegnam, z racji, że jutro już nie będzie filmu, życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta, dużo ciepła, radości, braku konfliktów przy świątecznym stole, smacznych potraw, nie przejadajcie się, spacerujcie, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, spędźcie te dni tak, jak chcecie. I trzymam kciuki za to, żeby nowy rok dla każdego z nas był wspaniały i wyjątkowy. Wiem, że z kwestii politycznych, geopolitycznych, ekonomicznych to może być trudne, ale po prostu na tyle, na ile będziemy w stanie, bądźmy po prostu szczęśliwi. I teraz się z Wami żegnam. Pa, pa!